Wesołe Miasteczko i Bawialnia Wsielki przy ulicy Kąpielowej zapraszają do wspólnej zabawy. Moc atrakcji na zewnątrz i największa w regionie wewnętrzna bawialnia. Telefon 665-188-568. Więcej informacji na www.wesołemiasteczkosielpia.pl. Od poniedziałku 1 lipca nad zalewem w Sielpi Wielkiej pracują ratownicy wodni, którzy zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Sprawdziliśmy, jak wygląda ich praca, kiedy są dostępni i jakie są zasady bezpiecznego korzystania z uroków zbiornika wodnego. Chociaż wypoczywających na Sielpi mogliśmy zobaczyć tak naprawdę już od weekendu majowego, to od poniedziałku, od 1 lipca ten sezon jest chroniony przez grupę ratowniczą, czyli jest strzeżone kąpielisko. Z naszego punktu widzenia jako gminy to jest gwarancja bezpiecznego spędzenia czasu nad wodą, zwłaszcza przez najmłodszych. Służby medyczne pracują codziennie od 10 do 18. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa 3-osobowy zespół. Zapytaliśmy, z jakimi przypadkami najczęściej spotykali się ratownicy w poprzednich sezonach. Najczęściej to jest tak, dzieciaczki, które są zagubione, bo rodzice nie zawsze dopilnują. Osoby pod wpływem alkoholu, nieprzestrzegające regulaminu i tak jak i kąpieliska i obiektów tutaj sprzętu wodnego wypożyczalni. Warto wspomnieć, że o bezpieczeństwo turystów dba też policja. O zasadach bezpiecznego zachowania się nad wodą opowiedział nam sierżant Krzysztof Bernat z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, to musimy się pochylić też nad korzystaniem z miejsc wyznaczonych do tego opływania, by nie wchodzić do wody w miejscach niewyznaczonych, w miejscach zarośniętych, w miejscach już abstrahując od Sielpi, w jakichś zbiornikach po gliniankach czy żwirowniach, tam gdzie głębokość może być nieoceniona. Nie skakajmy, nie weryfikujmy swoich możliwości, nie pływajmy po alkoholu, nie rywalizujmy między sobą, nie podtapiajmy się. No to są takie rzeczy, które każdy powinien pamiętać i wiedzieć. Nasze bezpieczeństwo podczas wypoczynku zależy tylko od nas, naszego zachowania i odpowiedzialności. Warto przestrzegać zasad, które powstały po to, aby zapewnić, że do domu wrócimy cali i zdrowi.